Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole powstała w 1930 roku. Skupuje mleko od ponad 3000 dostawców. Od każdego z nich pobierane są próbki, które bada niezależne laboratorium. Systematyczna kontrola potwierdza, że rolnicy dostarczają mleko w najwyższej klasie jakości, tak zwanej ekstra. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole specjalizuje się w produkcji mleka w proszku i masła. Mleko w proszku produkowane jest tu od 1974 roku. Obecnie pracująca linia produkcyjna powstała w 2008 roku. Proces produkcji mleka w proszku jest zamknięty, hermetyczny, odizolowany od środowiska zewnętrznego. To zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Mleko od dostawców najpierw z hali odbioru mleka trafia do specjalnych silosów o pojemności ponad 1 100 000 litrów. Następnie przepompowywane jest do zbiornika buforowego, a z niego do kolumn wyparnych. Tam następuje jego zagęszczenie do wartości od 45 do 52% suchej masy. Poprzez układ podgrzewania i ewentualnej homogenizacji mleczny koncentrat przepompowywany jest do urządzenia rozpyłowego wieży suszarniczej. Tam następuje proces suszenia, w wyniku którego powstaje gotowy produkt o zawartości wody do 4%. Urządzenia proszkowni umożliwiają produkcję mleka w proszku w wielu rodzajach, m.in. odtłuszczonego, pełnego, instant, aglomeratu oraz natłuszczonego różnego rodzaju olejami roślinnymi. Gotowe mleko w proszku z wieży suszarniczej oraz urządzeń wzbogacania transportowane jest do zbiornika położonego nad linią ważąco-pakującą. Ta w pełni zautomatyzowana pakuje je w odpowiednie worki. W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole mleko w proszku pakowane jest w dwa rodzaje worków. Standardowe po 25 kg oraz tak zwane big bagi po 1000 kg. Nad całym procesem produkcyjnym czuwa grupa kilku pracowników w komputerowym centrum sterowania linią. Gotowe produkty poprzez magazyn pośredni trafiają do magazynu dystrybucyjnego, a stamtąd samochodami do kontrahentów na całym świecie. Drugim eksportowym produktem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej jest masło ekstra. To masło najwyższej jakości, produkowane dzięki uruchomionej w lipcu 2006 roku najnowocześniejszej w Polsce masłowni. Linia w ciągu godziny może wyprodukować 6 ton masła. Masła produkowane na tej linii cechują się doskonałym smakiem i łatwo rozsmarowują się na pieczywie. Wszystko to dzięki jego właściwej strukturze i zmniejszonej ilości powietrza w gotowym produkcie. Potwierdzeniem najwyższej jakości kolskich produktów są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. godłem Teraz Polska, złotym medalem Polagra Food i znakiem Poznaj dobrą żywność.